Dzisiaj pokażę, jak zrobić zdjęcie fantazy z pewnych elementów. Tu jest takie zdjęcie, które wykonałam. To jest taka abstrakcja. Słońce, planety. Można to różnie traktować. Wydaje mi się, że jest dosyć ciekawe, dlatego chciałabym użyć go jako tła. Wybrałam też taką panią, która jest ładnie ubrana i będzie po prostu służyła mi jako taki element kluczowy, że tak powiem, w tym zdjęciu. Wybrałam też ptaka, bo będę chciała ją umieścić w przestworzach na tym ptaku i wybrałam jeszcze takie magnolie, które kiedyś też wycięłam precyzyjnie i zmieniłam kolorystykę. I teraz tak, zacznę może od tej pani. Spróbuję ją umieścić na tym ptaku. Używam do tego narzędzia przesuwania. Dobrze. No mniej więcej tak. Teraz podłożę tło i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Aha. Chciałabym, żeby ta kobieta była w centralnym punkcie bardziej, właśnie tutaj, gdzie się rozprzestrzeniają te promienie. Dlatego przesunę sobie te elementy. Tak, może tego ptaka trochę niżej. I teraz w ten sposób. No i już widać, że już jest dosyć ciekawa praca. Oczywiście, żeby taką pracę wykonać, no to trzeba było wcześniej przygotować elementy, które są przeźroczyste. Ja w przyszłości pokażę, jak wycinać takie elementy, ale dzisiaj chciałam się skoncentrować na takim zdjęciu fantazji. I teraz, żeby uatrakcyjnić jeszcze tę pracę, to ja dodam sobie te magnolie. O. I w tym momencie wyszła nam bardzo ciekawa praca. Myślę, że można ją wyeksportować. Oczywiście zapisujemy ją jako JPG. Ja sobie ją zapiszę jako Chinka. I magnolie. I dam wyeksportuj. Jak już będę miała tę pracę, to będę mogła sobie dalej pracować i obrabiać ją. Myślę, że wyszedł dosyć ciekawy efekt. Żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to zdjęcie, to przeciągnęłam sobie takie czarne kropki, które kiedyś sobie przygotowałam. One też są na przeźroczystości. Zaraz pokażę. O tak. I teraz będę chciała, żeby te kropki były bardziej zgrane z tą kolorystyką, która tutaj jest. Więc na tej warstwie kropek przechodzę sobie na kolory, na barwienie i teraz będę szukała koloru, który będzie odpowiedni do tego, który jest tutaj w tym momencie. Nie, ten będzie za ciemny. Ten za pomarańczowy, przejdę na kolory czerwone i różowe za mocno, chyba bardziej w kierunku tego różu. O, myślę, że ten kolor będzie ciekawie wyglądał. E5, C0, C9. Jeżeli nam się ten kolor podoba, dajemy OK. I teraz przechodzimy sobie z powrotem na tę warstwę. I ja chciałabym, żeby to tło było troszeczkę rozmazane, więc wchodzę w filtry, wchodzę w rozmycie, rozmycie Gaussa i tutaj sobie podciągnę to rozmycie, powiedzmy, że jeszcze na 20, na, o, myślę, że 31,5. To będzie właśnie ciekawie wyglądało. OK. O, i teraz bardzo fajny efekt nam wyszedł z takim rozmazanym tłem. Jeżeli nam się to podoba, to oczywiście możemy sobie to wyeksportować. Zapisujemy jako JPG. Teraz na tym już nowo powstałym zdjęciu zastosujemy sobie jeden z filtrów światła i cienia, winietę.
I tak jak widać, jeżeli bym eliptyczną wybrała z kolorem czarnym, to się tworzy takie fajne tło. Środek jest wyraźny, natomiast brzegi są rozmazane, są takie stonowane. Mogę sobie wybrać też inny kolor, na przykład czerwony, albo bardziej tak w kierunku bordowego. Mogę wybrać bardziej w kierunku szarego. Mogę wybrać wręcz w kierunku takiego bladego różu. Ale myślę, że najlepszy kolor dla podkreślenia tego i ta winieta to będzie taki z pogranicza trochę różu, trochę szarego. Tutaj oczywiście możemy manewrować też przeźroczystością. Także jeżeli damy sobie większą przeźroczystość, no to wtedy będzie mniej na tych brzegach tego koloru. Myślę, że taki kolor mógłby ewentualnie zostać. Jeżeli sobie zaakceptujemy, no to tak jak widać, nabrało to troszeczkę innego wyrazu. Ponownie wracam do swojej pierwotnej pracy i teraz spróbuję zastosować filtr artystyczny, przekształcenie w tkaninę. Rozmycie pionowe poziomy 9, głębia 3. I zobaczymy, co się stanie. Bardzo fajny efekt wyszedł. Na powiększeniu pokażę, jak to wygląda. Jest bardzo fajny splot. Wygląda to super. Twarz jest taka typowa, jak pleciona tkanina. Bardzo fajny efekt wyszedł. Także myślę, że możemy eksperymentować z różnymi tutaj funkcjami, bo możemy bardzo fajne efekty uzyskiwać. Wracamy do pierwotnej pracy i ponownie wybieramy światło i cień, winietę. I teraz mamy możliwość wybrania nie tylko okręgu, bo tak jak widać, jeżeli wybiorę okrąg, no to mogę też tutaj manewrować oczywiście promieniem. Mogę sobie zmniejszać ten środek, który ma być wyeksponowany, miękkością, przesunięciem x, y proporcjami. Natomiast jeżeli wybiorę nie okrąg, a na przykład kwadrat i też mogę pomanewrować promieniem, to też uzyskuję bardzo ciekawe efekty. I również mogę sobie tutaj ramki różne, na przykład kolorowe, tak, dodawać, żeby po prostu uatrakcyjnić tę pracę. Mogę też, no to jest dosyć ciekawy efekt, może trochę za czerwono, ale fajnie nam przysłoniło tutaj dolne części i wygląda to dosyć ciekawie. Ja sobie to zapiszę. OK. I wyeksportuję. Teraz ponownie wchodzę w filtry, w światło i cień, w winietę i spróbuję nie okrąg wybrać, a rąb. I też zupełnie inaczej to wygląda. Mogę sobie na przykład przesuwać oś na osi Y-ów czy X-ów i wtedy po prostu mi się przenosi po prostu ta część, którą chcę wyeksponować. Na przykład mogłabym w ten sposób, tak? Że samą postać i tutaj kawałek mogę sobie proporcjami również manewrować. Mogę sobie obrót zrobić tego rombu. Także tu są ogromne możliwości. Myślę, że ja na razie to anuluję. Przejdę jeszcze raz do tego filtra winieta, żeby mieć te ustawienia standardowe. I przy rąbie spróbuję sobie jednak centralnie wybrać kolor czarny i teraz, jeżeli będę manewrowała promieniem,
I tutaj jeszcze miękkością może. No, wyszedł według mnie całkiem fajny efekt. Też można to zapisać. Jeżeli nam się nie podoba, to zawsze możemy sobie zmienić ten rąb. I na przykład możemy sobie zrobić troszeczkę mniejszy. Umieścić go na przykład w środku. Albo lekko przesunąć. Na przykład w ten sposób, tak, całą tę powierzchnię. Może być trochę niesymetryczny. I też wyszło to dosyć ciekawie. Ok. Mogę pójść jeszcze dalej z obróbką. Przeciągnę sobie takie gwiazdki, które kiedyś przygotowałam na przeźroczystości. O, proszę, jaki super efekt wyszedł. Tylko że ja bym chciała, żeby te gwiazdki mi nie nachodziły na postać. W związku z tym ja sobie przejdę na... Chociaż z drugiej strony to też wydaje mi się, że warto byłoby zmienić kolor tych gwiazdek. Czyli przechodzę na te gwiazdki, wchodzę w kolory, w barwienie i bardziej sobie dostosuję do tego srebrnego koloru. O! Myślę, że może taki z różem lekko. Tutaj były różowe. Myślę, że ten kolor jest dobry. Ok. I teraz sobie po prostu przejdę z powrotem na te gwiazdki. Teraz nie chcę, żeby mi wchodziło na postać, więc sobie zrobię lasem zaznaczenie tej postaci. W ten sposób. Te mogą zostać. Tak. I teraz jak mam już tutaj ten obszar zaznaczony, to robię zaznaczanie oderwi. I to po prostu, co jest oderwane, to jest tutaj, tak? To nie będzie mi potrzebne, więc na razie to wyłączam. A włączam sobie tylko tę warstwę, od której oderwałam. Teraz przechodzę ponownie na tę warstwę, na której jest po prostu moja praca. I teraz już widzę, że mogę sobie to spokojnie wyeksportować, bo wszystko wygląda fajnie. Gwiazdki, które uzyskaliśmy, możemy podłożyć pod inną pracę. Na przykład pod to wcześniej przygotowane zdjęcie i zobaczmy, jakiego charakteru zupełnie innego nabiera. Też możemy je wyeksportować i może to być zupełnie inna praca. Możemy też wykorzystać inne zdjęcie, które wcześniej zostało wycięte. Pod to zdjęcie podłożyć na przykład takie tło. O, całe zdjęcie wygląda w ten sposób. I do tego dodamy kobietę i gwiazdki. I praktycznie kilkoma kliknięciami dostaliśmy zupełnie nową pracę. Możemy zmienić też tło na inne z poprzedniej pracy i w tym momencie uzyskaliśmy zupełnie inny efekt. Możemy wrócić do surowszego klimatu i podłożyć nasze pierwotne tło. I teraz też widać, że zupełnie inaczej to wygląda. Możemy pójść jeszcze dalej i przeciągnąć sobie jakiś inny obraz, na przykład z takim drzewem i górami. I wygląda to też fantastycznie. Jeżeli by nie było tych kropeczek, no to jest tak, jakby kobieta była w górach i była przy jakimś potężnym drzewie.
ten efekt kropek dodaje takiego fantazyjnego uroku. Teraz pokażę, co można zrobić, jeżeli rozmarzymy tło. Wyłączę sobie na razie te warstwy. To zdjęcie zduplikowałam. I teraz biorę filtry rozmycie Gaussa i sobie troszeczkę rozmyjemy. Może jeszcze bardziej, żeby to było takie miodowe. O, niech będzie tak na 40,5, ok. I teraz jak podłączę tę warstwę, to tło mam rozmyte, postać mam tutaj wyeksponowaną i ta nakładka. I też wyszło bardzo fajne. Możemy też pokusić się, żeby wybrać na przykład z filtrów artystycznych kubizm. Tutaj rozmiar kafla 10, nasycenie kafla 2,5. I proszę, wyszła nam bardzo fajna praca, tak jakby był to obraz malowany. Też możemy to sobie wyeksportować. Możemy też z filtrów zastosować jednym z filtrów zniekształceń jest wiatr. I o, jak fajnie to wychodzi w tym momencie, widać po tych kroplach. Z tym, że ja bym chciała, żeby ten wiatr nie był w lewo, a w dół. O, i teraz wygląda to naprawdę interesująco. Można jeszcze siłę wiatru troszeczkę powiększyć. Można progowanie zrobić. Wyszedł bardzo fajny efekt. A jeżeli byśmy chcieli, żeby nam została ta postać nienaruszona wiatrem, to korzystamy z tego, co było na górze i te postacie po prostu się na siebie nakładają. Ta, która jest z wiatrem i ta, która jest tutaj, jest wyraźna. Ale myślę, że ta z wiatrem wygląda bardzo ciekawie. To jest taki artystyczny obraz w tym momencie, więc myślę, że można to zostawić i zapisać. Na powiększeniu to ta postać będzie trochę rozmazana, ale widać, że to jest naprawdę bardzo ciekawy efekt. Tak jakby specjalnie był malowany w ten sposób obraz. Także naprawdę efekt wyszedł zdumiewający. Nie bójmy się eksperymentować, bo dzięki temu uzyskujemy naprawdę bardzo ciekawe prace. A oto kolejna praca z wiatrem i teraz jak przejdę na barwę i chrominancję i zacznę manewrować kolorami, to bardzo fajnie mi się zmienia ta postać. Nabiera zupełnie innego kolorytu. Barwa żółta, zielona, barwa niebieska. Jak przejdę w przeciwnym kierunku, to też ta barwa się zmienia na inną. Także naprawdę można bardzo ciekawe efekty uzyskiwać. Możemy też ten obraz poddać desaturacji. Luminacja, luma. Myślę, że luma to będzie odpowiednie. I możemy też zapisać jako taki czarno-biały. Też jest fajny efekt. A teraz możemy zobaczyć, jak wyglądają nasze prace po obróbce. To są niektóre z efektów, które uzyskaliśmy. W tym filmiku wykorzystaliśmy winietę, rozmazane tło, filtry artystyczne, tkaninę i różne inne opcje, które daje nam GIMP. Jeśli moja praca Wam się podobała, to zapraszam do oglądania kolejnych filmików i wspierania mojej twórczości.